Zapisz liczbę 14897 za pomocą dodawania. Zapiszę tę liczbę jeszcze raz za pomocą różnych kolorów, aby łatwiej było śledzić pozycję każdej z cyfry. Zastanówmy się, jakie miejsce ma każda z tych cyfr w podanej liczbie. Tutaj mamy jedności. Jedności. 7 to jest cyfra jedności. Tutaj mamy dziesiątki. Dalej są setki. Jeszcze dalej tysiące. I na końcu dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy. Widzisz, że gdy poruszasz się od prawej strony do lewej, mnożysz kolejne cyfry, kolejne wartości przez 10. 7 jest na miejscu jedności, czyli to oznacza, że mamy 7 jedności. 7 jedności. 7 jedności to inaczej 7 razy 1, czyli po prostu 7. 9 jest na miejscu dziesiątek, to jest cyfra dziesiątek. Zatem będzie to 9 dziesiątek. 9 dziesiątek to inaczej 9 razy 10, czyli 90. Setki. 8 jest na miejscu setek, to jest cyfra setek. Zatem mamy tu 8 setek. 8 setek to jest ile? 8 razy 100, czyli 800. 4000. 4 to jest cyfra tysięcy. 4000. Ile to będzie? Zgadza się. 4 razy 1000 to 4000. 4 razy 1 to 4 i przepisujemy 3 zera. Dziesiątki tysięcy. 1 to cyfra dziesiątek tysięcy. 1 dziesiątek tysięcy. Czyli to jest 1 razy 10 tysięcy, czyli po prostu 10 tysięcy. Zapiszmy w takim razie 14897 za pomocą dodawania. To jest inaczej. 10 tysięcy dodać 4000, dodać 800. Dodać 90, dodać 7. Można to również zapisać za pomocą mnożenia. 1 razy 10 tysięcy zamiast 10 tysięcy. To zapisać jako 4 razy 1000. 800 jako 8 razy 100. 90 to było 9 razy 10 i 7 to po prostu 7 razy 1. Ta i ta wersja jest poprawna.